Zimno. Trzeba będzie włączyć ogrzewanie. Dziś tematem filmu będzie przegląd instalacji grzewczej przed sezonem. Tak naprawdę trzeba byłoby się tym zająć wcześniej, żeby mieć czas na sprawdzenie wszystkiego, ewentualną naprawę, a może nawet modernizację. Tak naprawdę my ten czas na szczęście jeszcze mamy. Dzień dobry. W tym domu instalacja grzewcza ma już ponad 10 lat. Zobaczmy, co trzeba przy niej zrobić. W większości instalacji grzewczych czynnikiem płynącym w rurach jest woda. Żeby instalacja działała prawidłowo, należy zapewnić jej drożność. Pan Marek, instalator, prace sprawdzające w kotłowni zaczyna więc od kontroli stanu czystości filtra cząstek stałych. Za pomocą klucza odkręca korek filtra. Wyjmuje sitko i dokładnie obmywa je z osadu i kamienia. Pamiętajmy, że filtr odpowiada za wyłapywanie zanieczyszczeń powstających w trakcie eksploatacji instalacji, zanim te dotrą do pompy, co mogłoby spowodować jej blokadę. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ciśnienia wody na manometrze w najniższym punkcie instalacji. W typowym domu jednorodzinnym w niskiej zabudowie wartość ta powinna mieścić się w zakresie od 1 do 2 bar. Zbyt niskie ciśnienie prowadzi do zapowietrzania instalacji oraz pojawiania się nieprzyjemnych szumów. Małe spadki ciśnienia nie stanowią problemu i należy je wyrównać przez samodzielne dobicie wody do instalacji. W przypadku dużych spadków ciśnienia zalecane jest sprawdzenie szczelności instalacji oraz ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym. Urządzeniem, które sprawia, że woda podgrzewana przez kocioł krąży przez całą instalację i przepływa przez grzejniki, jest pompa obiegowa. Od jej sprawności zależy sprawność działania całej instalacji. Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić, czy nie znajdują się w niej pęcherzyki powietrza. Im więcej powietrza w instalacji, tym mniejsza jest jej wydajność cieplna oraz intensywniej przebiega jej korozja wewnętrzna. W instalacji powinno być więc jak najmniej powietrza. Dlatego trzeba sprawdzić, czy automatyczne odpowietrzniki zamontowane przy kotle oraz na końcu instalacji są drożne. W przypadku pomp starego typu, stałoobrotowych, przed uruchomieniem należy pompę odpowietrzyć za pomocą śruby odpowietrzającej znajdującej się na froncie silnika. Wymaga to nakładu czasu i wysiłku użytkownika, gdyby sam chciał wykonać tę czynność. Przygotowania do sezonu to odpowiedni moment na zastanowienie się nad zwiększeniem wydajności pracy instalacji w naszym domu. Możemy tego dokonać w prosty sposób, przez wymianę starej pompy stałoobrotowej na nową, elektroniczną, o niskim wskaźniku zużycia energii. Pompy obiegowe starego typu pracują przez cały sezon grzewczy ze stałą prędkością obrotową. W dodatku bardzo często są przewymiarowane i przez to zużywają bardzo dużo energii. Pewnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że mogą jej pobierać więcej niż pralka czy telewizor. W przypadku pomp elektronicznych nowej generacji oszczędności wynikają z tego, że pompy te mają wyższą sprawność, więc pracują przy mniejszym poborze mocy, a przede wszystkim dostosowują ją do zmieniającego się w sezonie grzewczym zapotrzebowania na ciepło. Efekt? Jeśli zwykła pompa zużywa rocznie energię za 200 zł, pompa elektroniczna zużyje jej za 20 zł, a więc 10 razy mniej. 90% oszczędności energii elektrycznej po wymianie pompy ze standardowej na elektroniczną to, przyznacie, znacząca oszczędność w domowym budżecie. Jak zatem wybrać odpowiednią pompę? Z pomocą idzie tutaj producent. Za pomocą aplikacji Wilo na telefon szybko możemy dobrać nową pompę, wpisując nazwę starej pompy w liście zamienników. Dzięki zachowaniu tych samych wymiarów montażowych zamiana pompy nie stanowi żadnej trudności. Po odkręceniu śrubunków pan Marek wymienia pompę i dokręca ponownie śrubunki. Dla komfortowego odczytu i regulacji parametrów możemy obrócić głowicę silnika pompy, odkręcając 4 śruby imbusowe. Teraz trzeba podłączyć zasilanie za pomocą wtyczki Wilo Connector na jeden klik, bez użycia narzędzi. Po wymianie pompy i ustabilizowaniu ciśnienia należy raz jeszcze odpowietrzyć instalację. W przypadku pomp elektronicznych Wilo, dzięki funkcji odpowietrzania instalacji, dzieje się to automatycznie. To ważne. Instalacja bez pęcherzyków powietrza pracuje cicho i wydajnie. Pora na ustawienie parametrów pracy pompy. Idealną nastawę pompy zapewnia technika czerwonego pokrętła Wilo oraz funkcja wskazywania bieżącego przepływu. Pompę ustawia się tak, aby wytwarzała dokładnie taki przepływ, jaki jest potrzebny w instalacji. Znów za pomocą aplikacji Vilo dostępnej na telefon pan Marek obliczył wymagany przepływ. Wynosi on 0,65 m3 na godzinę. Pan Marek ustawia więc pompę na taką wartość. Pompy Vilo mają funkcję zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika. Korzyść jest taka, że pompa elektroniczna uruchamia się bez problemów po długim okresie przestoju. Pompa starego typu często po sezonie letnim wymagała rozkręcenia, bo w urządzeniu doszło do zakleszczenia wirnika. Pozostaje jeszcze sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Pan Marek używa do tego celu detektora gazu. Instalacja jest szczelna. Bardzo dziękuję, panie Marku. Przypominam, że także kocioł wymaga okresowych przeglądów i taki przegląd należy wykonać właśnie przed sezonem grzewczym. No to jesteśmy gotowi do zimy.